Jestem księgową w kuchni. Uwielbiam gotować. Bonjour! Witam Was serdecznie. Dzisiaj nie będzie mięsa, niczego, boczku. Dzisiaj deser. Dzisiaj na słodko. Co proponuję? Proponuję dzisiaj szpajzę. Taki deser śląski, który bardzo szybko się robi. Powiedziałabym, że nawet szybciej niż francuski crème brûlée. Do szpajzy potrzebujemy 5 jajek, 5 łyżek cukru i do tego 5 malutkich łyżeczek żelatyny, którą rozpuszczamy w szklance wody. Dzisiaj proponuję szpajzę cytrynową i czekoladową, ale pokażę tylko, jak się robi bazę cytrynową. 1 cytrynę i oczywiście czekoladę. Kochani, białka mamy już ubite. Do tego dodajemy żółtka. Tak. 5 łyżek cukru. I miksujemy. I to jest, proszę Państwa, teraz moment na to, że tą szpajzę podzielimy na dwie części, bo zrobimy szpajzę cytrynową, czekoladową, ale ja tylko pokażę, jak cytrynową. I tak, mamy dwie części. Do jednej części dodajemy sok z całej cytryny. Tak. Dokładnie mieszamy. Mamy szpajzę cytrynową. Do tej dodamy rozpuszczoną czekoladę w kąpieli wodnej i po połowie żelatyny. Do jednej miseczki i do drugiej miseczki. I mieszamy. Szpajzę, kochani, cytrynową mamy już przygotowaną. No i co, kochani, no wlewamy do salaterki, no proste, proste. Do salaterki i do lodówki. W niedzielę jak znalazł deserek. Kochani, ale ja już mam oczywiście gotowe szpajzy, ja tam, o, czekoladową, jestem zawsze przygotowana. Do tego mieszanka waniliowej i czekoladowej. I oczywiście cytrynowa. Będziemy przystrajać. No, a proponuję, kochani, o tak. Do cytrynowej szpajzy damy, o, troszeczkę pestek granatu. Może, o, truskaweczkę ładną. Naszą polską, taki akcent polski musi być, kochani. Prawda? Do czekoladowej dodamy troszeczkę czekolady. Jak ładnie. No, przystroimy, proszę Państwa, jeszcze kiwi. Będzie ładnie i kolorowo. O. O. Tu jest szpajza waniliowa z czekoladową, szpajza cytrynowa, szpajza czekoladowa. Dziękuję za uwagę. Smacznego deserku życzę.